Szczęść Boże, witam Cię bardzo serdecznie. Weź do ręki Pismo Święte. Otwórz je na Ewangelii według świętego Mateusza, na 4 rozdziale, w wersetach od 12 do 23. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum, nad jeziorem na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska za Jordanię. Galilea pogan, lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie. I mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami, i rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, proszę Cię, poprowadź moją modlitwę. Proszę Cię, pobłogosław to medytacyjne spotkanie. Daj mi doświadczyć Twojego prowadzenia. Daj nam, aby realizowała się Twoja wola. Proszę Cię, Duchu Święty, przychodź i prowadź. Proszę Cię, aby wszystkie moje myśli, zamiary, decyzje i czyny były skierowane jedynie na Twoją chwałę. Panie, spraw, aby w swoim życiu realizował Twoją chwałę. Na początku tej modlitwy z zamkniętymi oczami wyobraź sobie, jak Jezus sam chodzi i naucza. Zobacz, jak przychodzi do jednego miasta, jak staje na schodach synagogi, jak jedni ludzie chcą go słuchać, inni drwią, odchodzą. Popatrz, jak Jezus puka do drzwi, jak otwierają mu życzliwe osoby, ale są też tacy, którzy go odtrącają. Spójrz, jak wyrzuca złe duchy. Zobacz, jak sam, bez innych osób, podchodzi do paralityków, do biednych, do żebraków, jak ich uzdrawia, jak naucza, jak się nimi interesuje. Przyjrzyj się Jezusowi, który wędruje dalej od miasta do miasta i idzie do wioski położonej nad ogromnym jeziorem galilejskim. Możesz poczuć zapach powietrza znad wielkiego zbiornika wodnego. Zobacz, jak słońce odbija się w tafli wody. Popatrz na łodzie, które pływają po jeziorze. Popatrz na rybaków przy brzegu, jak wielu ich jest. Zobacz, jak płuczą sieci, jak wyjmują ryby z łodzi. Co mówią? Jacy są przy tej pracy? Spójrz, jak Jezus do nich podchodzi.
Zastanów się, w jakim ty teraz miejscu przebywasz. W jakim jesteś stanie ducha? W co obecnie jest zaangażowane twoje serce? Uczniowie wykonywali pracę, która być może ich karmiła, ale nie dawała im pełnej satysfakcji. Być może nie zapewniała im poczucia, że Bóg jest przy nich. Być może w ich sercach była jakaś pustka. Pomyśl o zadaniach, zajęciach, które nie karmią twojego serca. A wydawało ci się, że to właśnie one dadzą ci szczęście. Zobacz teraz, jak jesteś razem z uczniami w łodzi. Płuczesz albo naprawiasz sieci. Twoje ręce są mokre. Zimna woda, wilgotne sieci, zapach ryb, nuda. Być może poczucie przegrania, zniechęcenie. Zobacz, jak podchodzi do ciebie Jezus. Jak cicho staje przed tobą i patrzy na ciebie. Możesz delikatnie podnieść głowę i spojrzeć mu w twarz. Popatrzeć na jego oczy, na jego wyraz twarzy, na to, co chce ci sobą powiedzieć. Jezus, patrząc na ciebie, mówi: Synu, życie ze mną da ci sytość, da ci spełnienie. Zaufaj mi. Córko, życie ze mną da ci pełnię, da ci zadowolenie, głębokie spełnienie. Zaufaj mi. Zobacz, jak siadasz na ziemi, powoli, spokojnie. Jak myślisz o tym, co mówi Jezus? Jakie masz wyobrażenia? Jakie wątpliwości? Czego się boisz? Popatrz teraz, jak wstajesz. Jak patrząc na Jezusa, mówisz mu: Jezu, chcę iść za tobą. Chcę, żebyś był obecny. Patrząc na Jezusa, świadomie wypowiedz te słowa. Pomyśl, że teraz razem z Nim ruszasz do przodu. On cieszy się twoim zaproszeniem, cieszy się, że chcesz iść za Nim. Porozmawiaj z Nim o tym, co najbardziej dotyka twojego serca, o tym, czego się boisz, o twoich wyobrażeniach, lękach, o twoich nadziejach, planach. Idąc za Jezusem, rozmawiaj z Nim i słuchaj, co On ma tobie do powiedzenia. Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą. Cokolwiek mam i posiadam, Ty mi to wszystko dałeś. Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni według Twojej woli. Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę, albowiem to mi wystarczy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.